Przygotuj się, żeby zobaczyć 100 warstw pysznego jedzenia i przeżyć 10 minut zabawy. A to dlatego, że właśnie teraz zaczyna się nasz nowy challenge. Przyłącz się. Obiecujemy, że nie będziesz żałować. Tylko jedna frytka. A ja mam całą paczkę. Niezły początek. Monika, to spójrz tutaj. To dopiero jest niezły początek. Mam całą górę frytek. Masz wielkie szczęście. Chciałabym być na twoim miejscu, Suzy. Będę się musiała zadowolić tym, co mam. No spróbujmy. Mam nadzieję, że przynajmniej jest smaczna. Tak, nie jest zła, smakuje mi. Może Monika mnie poczęstuje? Nie ma mowy. To nie jest dobry pomysł. Zabieraj ręce od moich frytek. Sama zjem. Poczekaj, daj mi chociaż kawałek. Za późno, już prawie wszystko zjadłam. Było pyszne, jestem zadowolona. Kolejna Suzy. Poczęstuj nas. Jeszcze czego, nie mam zamiaru. Ci wózka. Jesteście po prostu zazdrosne. Każdy chciałby dostać tyle frytek. To prawda, ale my nie odpuścimy. Nie chcesz się dzielić? No to posmakuj tabasco. Zakleiłam nazwę, Monika. Możesz już jej oddać ten sos. Cieszę się, że znalazłyśmy wspólny język i że dałyście mi prezent na znak pojednania. To bardzo miłe. Jestem pewna, że frytki z ketchupem będą smakowały jeszcze lepiej. Wyglądają super. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Suzy. Ale to pyszne. Ojej, ja płonę. Co mi podrzuciłyście? Za chwilę spali swoje fryteczki. Dostanie nauczkę. To straszne. Zamiast frytek mam teraz węgiel. Może da się go zjeść? Chociaż nie wydaje mi się. Tak mi przykro, masz pecha. Gdzie jest nasze jedzenie? Nie mogę się doczekać. Już jest. Tyle, że to nie jedzenie, a cola, co jest super. O tak, mamy szczęście. Dziewczyny, nie ma co się spieszyć. Najpierw trzeba sprawdzić karteczki. Super, mogę używać rąk. A ja użyję jednej. No, też nie jest źle. Wszystko jasne. Tym razem to ja mam pecha. No to możemy zaczynać. Jestem gotowa. Musicie pogodzić się z tym, że wylosowałam szczęśliwy los. Mary, wystarczy. Po prostu pij. I to jak najszybciej, bo my tu czekamy. Nie popędzajcie mnie. Chcę się cieszyć każdym łykiem. Kola jest taka orzeźwiająca. Od razu poczułam przypływ energii i wigoru. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Mary, pomogę ci. Co ty robisz, Andy? Przestań, wystarczy. Przez ciebie wylałam prawie całą kolę. Nie myśl, że ujdzie ci to na sucho. Zapamiętam to. Sorry, ale muszę się zabrać za swoją kolę. Nie jest łatwo otworzyć puszkę jedną ręką. Ups, oderwałem zawleczkę. No świetnie. Co mam teraz zrobić? Jak widać, karma wraca, dostałeś nauczkę. Co zamierzasz zrobić? Mów. Otworzę puszkę palcem. Najważniejsze to wiedzieć, gdzie nacisnąć. Udało się, a nie mówiłem? Zobaczmy, co jest w środku. Wow, jest pełna. O nie, chyba ktoś się wstrząsnął. Poleci mi prosto w twarz, pomocy. Co za pech, tak mi przykro. Mam nadzieję, że coś jeszcze zostało. Nic, puszka jest pusta. Widzę, że jesteś zadowolona, Mary. Zaczynaj, Emma. No dalej, pij swoją kolę, żebym mógł na ciebie patrzeć i cierpieć. Przestań się na mnie gapić, Andy, ja też mogę pokazać zęby. O właśnie, można ich użyć do otwarcia puszki. Będę musiała się bardzo postarać, ale jestem pewna, że mi się uda. Szczerze mówiąc, to bardzo dziwny plan. Mimo wszystko udało się, otworzyłam puszkę. A teraz mogę delektować się moją kolą. Emma, cała się oblałaś. Teraz jesteś cała mokra i cała się kleisz. I co z tego? To było takie dobre. Oj, przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Przestań, to obrzydliwe. Zabieraj łapy od mojej puszki, Andy. Natychmiast. Cokolwiek tam zostało jest moje. Nic tu nie ma. Jakie to smutne. Przeproś, bo niepotrzebnie mnie ugryzłaś.
Jaki uroczy popyt. Bardzo mi się podoba. To co powiesz na to, Wendy? Mam ich cały stos. Nie popisuj się, Suzy. To ja jestem największą szczęściarą. Nigdy nie widziałam tak wielu popytów. Wow, myślałam, że przesadzasz, ale nie. Naprawdę to jest super. Mój popyt nie wygląda już tak ładnie na tle waszych. To dziwne, ale dlaczego nie mogę nacisnąć guzika? Może ten popyt jest jadalny? Muszę go powąchać. Tak, ten aromat jest cudowny. To chyba żelek. Tak, czas na ucztę. Co ty robisz? Nie można jeść popytów, są z gumy. A mój jest żelkiem, to niesamowite, prawda? Wspaniale, też chciałabym spróbować. Może moje popyty też są jadalne? Muszę to natychmiast sprawdzić. Zacznę od tego. Pachnie wspaniale. Z której strony to najlepiej ugryźć? Jest słodki, ale nie pachnie jak żelek. Wiem, to czekolada. Świetnie. Gratulacje. Boże, co za szczęście. Miałam nadzieję, że trafi mi się coś fajnego i nie myliłam się. Suzy, jesz jak dzikuska. Po prostu mi zazdrościcie. Nie o to chodzi, pobrudziłaś sobie całą buzię. Ups, nie szkodzi, zaraz się tego pozbędę. To jest naprawdę dobre. Przypomina w smaku słodki lukier. Zawsze chcesz wszystko zjeść. Muszę wziąć z ciebie przykład, jestem pewna, że moje popyty też są jadalne. Ciekawe, czy tym razem są z żelków, czy z czekolady? Wow, jak się ciągnie. Ekstra. Monika, jesteś pewna, że można je jeść? Już nie, pomocy. Nic nie rozumiem. Dlaczego moje popyty są takie twarde? O nie, ta góra spadnie prosto na mnie. Za co mnie to spotyka? Chyba dziś nie jest jej dzień. Pobawmy się trochę. Uwielbiam popyty, są takie uzależniające. Dokładnie i bardzo kojące. Dziękuję za przypomnienie. Właśnie teraz mi się to przyda. Jakie ogromne lizaki. Są niesamowite. Nigdy wcześniej takich nie widziałem. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Stój, Andy. Nie tak szybko. Najpierw kartki. Zupełnie zapomniałem. Lizaki zawróciły mi w głowie. Ekstra. Mogę używać obu rąk. Jedna ręka też jest okej. A u mnie żadna. Całkowite zero, zero. To znaczy, że ja mam farta. Wspaniale. Marzyłem o tym, żeby na spokojnie zjeść tego lizaka. No cześć, smakołyku. Zaraz cię zjem. Ej, Andy, ostrożnie. Machasz mi nim tuż przed nosem. I mnie. Czy możesz bardziej uważać? Koniec, doigrałeś się. Też mam lizaka i nie zawaham się go użyć. Grozisz mi? Jestem pewien, że będziesz tego żałować. Zobaczymy, nadszedł czas na pojedynek. Szykuj się. Ty też. Lepiej przestań, bo będzie jeszcze gorzej. O nie, co ty zrobiłeś? Mój lizak pękł. Rozpadnie się na małe kawałki. Jak mogłeś, Andy? Tylko nie to. Mówiłem ci, żebyś ze mną nie zadzierała. Nie posłuchałaś. Wygrałem. Nareszcie mogę cieszyć się swoim lizakiem. Boże, jest taki słodki i taki dobry. Nie mogę przestać. No to chyba poczekamy. Mary, nie marudź. Zostało mi już tylko trochę. Wow, jak szybko. Gotowe, zjadłem. Super. Emma, teraz ty. No dalej, zbierz swoje okruszki ze stołu. Połamany lizak psuje mi humor. Ale może niepotrzebnie się denerwuję. Jestem pewna, że w ten sposób będzie go łatwiej jeść. Po prostu włożę wszystkie kawałki do buzi naraz. I już. Teraz wystarczy to tylko połknąć. To jest pyszne. No nieźle. Nie wiem, jak ona to zrobiła. Została tylko Mary. Dzięki za przypomnienie, Andy. Ale jeszcze nie wiem, jak go zjeść. Kurczę, w dodatku mi ucieka. Niewygodnie go jeść bez rąk. Wiem, trzeba złapać go zębami za patyk. Co ty robisz? Zabezpieczam lizaka. Dzięki temu o wiele łatwiej będę mogła go zjeść. Mieliście rację, jest bardzo słodki i pyszny.
Fajny pomysł. Wybrnęłaś z tej sytuacji bez problemu. Dzięki za komplement. Już prawie skończyłam. Niewiele mi zostało. Myślę, że końcówkę zjem w całości. Ale super. Wow, Mary, jestem zdumiony. Brawo. Dzięki. KitKat. Super. Okay. Niezły początek. A u mnie jeszcze lepiej. Yeah. Przykro mi to mówić, ale to ja dostałam coś naprawdę super. Tu jest ze 100 KitKatów. Wow, Wendy się naprawdę poszczęściło. Ojej, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Dobra, jestem gotowa, żeby zacząć. Myślę, że z tak malutką porcją szybko sobie poradzę. Rzuciłaś we mnie opakowaniem. Wybacz, Suzy, nie zwracam na nic uwagi, kiedy trzymam w ręku czekoladę. To jest takie pyszne. Mogłabyś zachowywać się trochę bardziej kulturalnie. Przez ciebie wszyscy jesteśmy w czekoladzie. Przepraszam, to wyszło przez przypadek. Teraz pokażę ci, co to są dobre maniery. Zacznę od serwetki i rozpakuję batony. Teraz będę potrzebowała widelca i noża. No to zaczynamy. Kurczę, te czekoladki są bardzo twarde. To nie jest takie łatwe do pokrojenia. Dobra, mam tego dość. Zjem rękami. Są boskie. To najlepszy smak na świecie. Rozpływam się jak ta czekolada. Sama bym jeszcze trochę zjadła. Monika miała rację, kiedy chodzi o czekoladę. Nie ma szans myśleć o manierach. Smakuje niesamowicie. Mogłabym to jeść non-stop. I po wszystkim. Szkoda, że zawsze tak szybko się kończy. Teraz ty, Wendy. Chętnie. Zwłaszcza, że mam świetny pomysł. Ciekawe, dokąd ona biegnie. Po drabinę. Dzięki niej dostanę się na sam szczyt. O, tutaj. Wspaniale. A teraz zaczynajmy. Delikatna czekolada na wierzchu i chrupiący wafelek w środku. Jak tego można nie lubić? Czas przyspieszyć. Nie przerywając, przechodzę do drugiego batonika. Przestań rzucać w nas papierkami. Ten deszcz opakowań uda nam w kość. Trzeba z tym skończyć. Częstuj się, Suzy. Marzyłam o dokładce. Tylko nie to. Zniszczyłyście moją czekoladową wieżę. Schodzę. Uważajcie. A gdzie są moje batoniki? Batoniki? Jakie batoniki? My nic nie widziałyśmy. Ech, tylko jedno udko z kurczaka. Smutne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niezły połów. A co to jest? Wygląda pysznie. Sorry, Andy, ale to nie dla ciebie. Wszystkie te udka należą tylko do mnie. Z chęcią bym się zamieniła ze mną porcjami, ale muszę się zadowolić tym, co mam. Pachnie niesamowicie. Jakie soczyste. Wspaniałe. To wszystko. Dostała tylko gość. A teraz moja kolej. Na szczęście czeka na mnie większa porcja. Pokażę ci, jak obchodzić się z jedzeniem. Będę się cieszyć każdym kęsem, każdą chwilą. Ech, ten kurczak doprowadza mnie do szału. Wydaje mi się, że Andy zaczyna stopniowo zapominać o manierach. To wygląda okropnie. Po prostu nie umiesz cieszyć się chwilą, Emma. I jesteś zazdrosna. Nie sądzę. Spójrz na moją porcję. Jest o wiele większa niż twoja. Najwyższy czas, żebym się do niej dobrała. Tak dużo chrupiących udek, super. Ledwo mieszczą się w moich rękach. Wow, co za apetyt. Ostrożnie, Emma. Rzuciłaś mi kością prosto w twarz. Będę musiał się na tobie odegrać. Odczepcie się, to są moje udka. I nie ma mowy, żebym się nimi podzieliła. Znowu się zaczyna. Mam jej dosyć. Czas z tym skończyć. Daj spokój, Andy, już zjadłam. Możesz odpuścić. Chociaż może na dnie jeszcze coś zostało. O tak, miałam rację. Emma, jesteś nienasycona. Andy, wiem co robić. To świetny pomysł, podoba mi się. Trzymaj, Emma. Nic nie widzę. Zadziałało, ekstra. Czy ktoś może mi pomóc? Tak mi się kręci w głowie. Chyba sobie jeszcze poleżę. Hurra, to chipsy. Ale dlaczego wszystkie mamy takie same porcje? To dziwne. Też się nad tym zastanawiam. Chyba zaszła jakaś pomyłka.
Dobra, nieważne. I tak ja zaczynam. Zobaczymy, co mam w środku. Hej, tu chyba nic nie ma. To niesprawiedliwe. Tylko jeden chips? Nie do wiary, protestuję. W dodatku jest taki mały. Wygląda na to, że to cała twoja porcja na dzisiaj. Bardzo zabawne. Mam nadzieję, że jest naprawdę dobry i że poprawi mi humor. Tak, smakuje świetnie. Chcę się delektować każdym kęsem. To było wspaniałe. Nie smuć się, Suzy. Zjesz więcej innym razem. A teraz moja kolej. Jestem pewna, że w mojej puszce jest spora porcja. Jaka szkoda, pomyliłaś się. Nie mogłam się mylić. Tu w ogóle nie ma dna. Widzę, moje chipsy są na stole. Super. Ojej, zaraz kichnę. Uff, na szczęście wszystko jest okej. Przeszło. Wreszcie mogę jeść. Ojej, wygląda na to, że jednak nie przeszło. I nie masz już chipsów. Gratulacje. Monika, nie smuć się. Wendy, twoja porcja powinna być największa. Tak, ale nie liczcie na to, że was poczęstuję. Te chipsy są tylko dla mnie. Zobaczmy, ile ich jest. Wow, jaka ogromna wieża. Ojej, ona się nie kończy. To niewiarygodne. Nie rozumiem, jak to wszystko zmieściło się w puszce. Nieważne, najważniejsze, żeby zmieściło się w moim brzuchu. To była prościzna. Szybko sobie poradziłam. Ci wózka, mogłaś się podzielić. Nie denerwuj się, zaraz damy jej nauczkę. Monika, to świetny plan. Poprawiłaś mi humor. Wendy, poczęstuj się kolą. Dzięki bardzo. A ja myślałam, że jesteście na mnie złe. Co się dzieje? Tylko nie to. Jestem cała mokra. Zadziałało. Wiedziałam, że coś knujecie. Oj, daj spokój, wyszło śmiesznie. Jedna malutka buteleczka z galaretką. Porażka. A u mnie wręcz przeciwnie. Podoba mi się. A dlaczego ja nic nie mam? Pusto? Zero! Gdzie się podziało moje jedzenie? Umrę z głodu. Podczas gdy się dąsasz, Andy, ja zacznę. Ciekawe, co jest w środku. Wow, jaka piękna galaretka. Wygląda atrakcyjnie. Smakuje również wyśmienicie. Nie tak łatwo ją wycisnąć, ale dam radę. Zazdroszczę ci. Ups, chyba buteleczka utknęła w twoich ustach. To nie jest śmieszne. Ja tylko żartowałem, a ty od razu się dąsasz. Andy, nie ma potrzeby wyładowywać swojej złości na mnie. Rozumiem, też chciałbyś dostać galaretkę, ale szczęście dziś się do mnie uśmiechnęło. Ech, to jest wspaniałe. Emma, mam pomysł. Wchodzisz w to? Patrz. Co ty robisz? Puszczaj! Galaretka leje się dookoła. No i proszę, jestem cała brudna. Aj, co to jest? Może powinieneś za to pociągnąć? Tak, zrozumiałem. To coś dla mnie. Gdzie to jest? Czekam. Zaczęło się. Zgadłem. Galaretka leje mi się prosto do ust. Wow, to wygląda super. Gratulacje. Starczy, starczy. Najadłem się. Mam już dość. Zatrzymajcie to. Stop. Nie chcę. Niech ktoś mi pomoże. Galaretka nie odpuszcza. Wygląda na to, że będę musiał się poddać i poczekać. Aż strach wypowiadać życzenie na głos, bo się spełniają. Nie chcę więcej galaretki. A według mnie wyszło fajnie i pysznie. Nic nie widzę. To jest naprawdę dobre. Masz rację, wszystko wyszło super. Przykro nam to przyznać, ale nasze wideo dobiegło końca. Jeśli ci się spodobało i poprawiło humor, to postaw lajka i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce. Pa!